Te dwa punkty dla nas bardzo istotne, ponieważ one przede wszystkim dotyczą informacji prezesów spółek. W tej chwili odpowiada na pytanie pan prezes firmy Sanico na temat bieżącej działalności i druga spółka Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Również będą pytania dotyczące przede wszystkim założeń, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe we Wrocławku. No widzimy lawinowy wzrost kosztów i to jest, myślę, niepokojące i chcielibyśmy się dowiedzieć, z czego to wynika. Jak słyszę na razie z pytań, które są zadawane, to widzimy również wzrost zatrudnienia i duży wzrost, bo aż o 30% obcych usług na prawie 1 200 000 złotych, więc chcielibyśmy zapytać, z czym to jest związane. Jak słyszeliśmy, firma ponoć wynajmuje firmę zewnętrzną po to, żeby sprzątać na terenie wysypiska w Machnaczu i to jest też niepokojące. Mam nadzieję, że pan prezes wyjaśni. Kolejna ważna sprawa to, czy prezydent zamierza powołać nową spółkę, bo taka informacja po mieście chodzi, że zamierza powołać nową spółkę i już tak się zastanawiam, może trochę ktoś powie, że złośliwie, ale czy znowu koło Platformy Brzeskiej potrzebuje jakiegoś nowego miejsca pracy i może o to chodzi, a może faktycznie prezydent ma jakiś pomysł, szkoda, że nie rozmawia z nami, to co powiedziałem. No właśnie słyszałem, że ma być to udziały mają mieć MPEC i Sanico, więc jakby dość szeroko ta spółka miałaby się zajmować różnego rodzaju usługami dla miasta. Natomiast no, szkoda, że nie rozmawia się na ten temat, tylko gdzieś dowiadujemy się z medialnych informacji o tym, czy też z informacji zasłyszanych od mieszkańców, czy samych jakby zainteresowanych, którzy w danych spółkach pracują. To jest miłe, że w końcu na sesję przyjdą prezesi tych spółek, a przyrzekali się niektórzy, że absolutnie nie, nie będę, nie będziemy, no to jak nie będą prezesi spółek, to będą wtedy, będzie odpowiadał pan prezydent, no bo jest przecież rzecznikiem tych spółek, tak? Ale jednak pan prezydent zrozumiał, że nie tędy droga i w związku z tym bardzo to jest miłe, że będą prezesi spółek, których będziemy pytać, bo oni najwięcej wiedzą o spółce, tak?